co do Chin. Podają tylko tlen, żeby Rosja się nie udławiła sankcjami zachodnimi. Nie jest grzechem, ani zbrodnią, ani przestępstwem sam fakt rozmowy z przestępcą. Państwa gościem Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja dla Ukraińców trudna od 24 lutego, ale teraz wydaje się coraz trudniejsza, bowiem no, chyba zgodzimy się co do tego, że Władimir Putin wobec niemocy militarnej na froncie postanowił zniszczyć Ukraińców humanitarnie. 40% infrastruktury energetycznej zniszczone, ponad 5 milionów Ukraińców bez dostępu do energii elektrycznej i ciepła. Jakie to jest wyzwanie dla Zachodu? Zapytam wprost. Czy Zachód no, może w miarę szybko w tej właśnie kwestii, bardzo humanitarnej, pomóc? Może pomóc, ale jak na razie nie udało mu się i nie może nadal powstrzymać Putina. To, że Rosja atakuje w tej chwili, że Putin wydał rozkaz atakowania infrastruktury cywilnej, a z jednej strony narusza absolutnie wszelkie możliwe prawa prowadzenia wojny, pomijając to, że jest absolutnie niehumanitarne. Z drugiej strony świadczy o desperacji Putina, który zdaje sobie sprawę, że militarnie nie wygrywa tej wojny. Natomiast no, co Zachód może zrobić? Zachód będzie nadal dostarczał broń, będzie nadal dostarczał uzbrojenie. Natomiast czy jest w stanie w ciągu no, kilku tygodni wręcz wspomóc energetykę Ukrainy? No, szczerze wątpię, tego się nie robi z dnia na dzień. No właśnie, bo to jest kwestia zorganizowania generatorów prądu, szeregu i innych rzeczy. Wiemy, że to generał Bieniek opowiadał mi o tym, że takie rzeczy były i w Afganistanie, i w Iraku, tylko że faktycznie to jest bardzo skomplikowane logistycznie, ale także finansowo. I teraz oczywiście znowu, jak bumerang, wraca do nas pytanie, czy społeczeństwa, a co za tym idzie rządy krajów zachodnich, nie będą już trochę wyczerpane, znużone, znudzone także kwestią ukraińską, tym bardziej, że no coraz dotkliwiej wszyscy również za ten kryzys płacimy i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. No niestety wszyscy powoli przyzwyczajamy się do tej wojny. Czy jesteśmy nią znużeni? Nie sądzę. To znaczy kluczowa będzie jak zwykle, kluczowy będzie ten okres, kiedy społeczeństwa, nie tylko zachodnie, odczują, jakby to powiedzieć, na własnej skórze niedogodności związane z kryzysem, który ta wojna wywołała. Czyli zima po prostu. Ale nie wiązałbym perspektyw pomocy Zachodu z brakiem gotowości do ponoszenia kosztów finansowych. Pieniądze to by się jeszcze na tą pomoc znalazły. Problem polega na tym, że skala takiego przedsięwzięcia, czy takich przedsięwzięć, tak było w Afganistanie, tak było w Iraku, w porównaniu do tego, co potrzebne jest w Ukrainie, no jest po prostu niewyobrażalnie inna. No tylko teraz pytanie, od czego ta pomoc Zachodu w takim razie zależy? Jeżeli stawia pan tezę, że to nie będzie miało bezpośredni wpływ znużenie czy zniecierpliwienie społeczeństw, to co bardzo konkretnie? No jeśli w kaloryferach zimą będzie zimno, jeśli ceny na żywność będą nadal rosnąć, jeśli rodzinom na Zachodzie wyraźnie spadnie poziom życia, to pojawi się efekt znużenia. Ale też nie zakładajmy, że to się automatycznie przełoży na miłość do Rosjan. Bo to jest znaczy powrót do normalnych relacji z Rosją, mimo wszelkich trudności, które społeczeństwa zachodnie by odczuły, jest niewyobrażalny. Możliwe jest takie nastawienie społeczeństw zachodnich nie bardziej koncyliacyjne wobec Rosji, ale bardziej, że tak powiem, stawiające na możliwość rozwiązania konfliktów w drodze rozmów jakichś tam, a nie tylko kontynuowania działań wojennych. To jest możliwe, ale nie powrót do braterstwa z Rosją. A jak czytać tę napiętą dość sytuację międzynarodową w tym momencie w kontekście stanowiska Chin wobec tej wojny, które w dalszym ciągu Chiny no, nie potępiły inwazji Rosji w Ukrainie, ba z jednej strony na forum ONZ-u no, może nie było sprzeciwu, ale jakiś tam dystans do tego, co się dzieje. Z drugiej strony później były wypowiedzi ministra bodajże spraw zagranicznych, który wspierał dość w otwarty sposób Federację Rosyjską. Teraz
teraz znowu Chiny trochę stoją z boku. Z kolejnej strony mamy Iran, dostarczający już nie tylko drony, ale prawdopodobnie także rakiety dalekiego zasięgu 300-700 kilometrów Federacji Rosyjskiej. Z kolejnej strony mamy Izrael i nową prawicową koalicję Benjamina Netanyahu. Izrael mógłby pomóc Ukrainie w tej ochronie przeciwlotniczej, ale tego nie robi, bo ma z kolei dużą rosyjsko-żydowską diasporę u siebie w kraju. To wszystko się robi strasznie skomplikowane, a do tego jeszcze dochodzi Korea Północna i jej ostatnie prowokacje i no bardzo no mocne takie stanowisko wobec Zachodu. Jak to wszystko poukładać? Zgadza się, to jest skomplikowane, tylko tak, po kolei. Co do Chin. No nie przypadkiem, bo o Chinach mówi się od dawna, że jest to państwo środka. Chińczycy tradycyjnie zajmują stanowisko gdzieś po środku, niekoniecznie opowiadając się wyraźnie za którąkolwiek ze stron konfliktu. Nie liczyłbym na publiczną zmianę, szybką publiczną zmianę ich stanowiska i na przykład potępienie, takie jednoznaczne potępienie wojny Putina w Ukrainie. Natomiast to, jak się zachowują, że nie pomagają aktywnie Rosji, że tak naprawdę podają tylko tlen, żeby Rosja się nie udławiła sankcjami zachodnimi, to też świadczy o ich, że tak powiem, stanowisku. Znaczy, krótko mówiąc, z punktu widzenia Chin wykrwawiają się ich potencjalni rywale, czy rywale po prostu. Nie Ukraina, ale Rosja, no i Stany Zjednoczone i ten Zachód, który koszty jakieś tam też ponosi. Co do Izraela, to nie jest tylko kwestia diaspory rosyjskiej, ale to jest też kwestia sytuacji bezpieczeństwa Izraela i tego, że no Izrael musi dbać również o siebie. Iran, tak, to jest duży problem. Nie wiem, jak to się skończy, natomiast no, oni rzeczywiście, Teheran pomaga Moskwie w tej chwili po prostu. O Korea Północna, normalne takie. Czyli nasilenie tych prowokacji nie jest niczym pana zdaniem, co w jakiś szczególny sposób powinno nas niepokoić. I ten komunikat ostatni wobec państw zachodnich, które teoretycznie, oczywiście według Korei Północnej, no w jakiś sposób jej zagrażają, to nie jest nic, co powoduje, że ta sytuacja no jest bardziej napięta niż to było zwykle i dotychczas. Po pierwsze, te wszystkie problemy, o których pani wspomniała, to nie są rzeczy w jakikolwiek sposób koordynowane. To po prostu powstało. No taki nastąpił moment. Co do Korei Północnej, jeszcze raz. Gdyby spojrzeć historycznie na zachowanie Korei Północnej, to nie jest pierwszy raz, kiedy oni wygłaszają takie apele i nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy prowokują. To są mistrzowie balansowania na granicy wojny. Nie wyobrażam sobie, żeby zaatakowali raptem cały Zachód, natomiast prowokacje wobec państw zachodnich, prowokacje wobec Korei Południowej, wobec innych sąsiadów, tak, jak najbardziej. I tych prowokacji może być teraz więcej. A wracając tutaj na nasze podwórko, jak pan sądzi, czy prowokacji ze strony Białorusi albo Federacji Rosyjskiej wobec Polski także może być coraz więcej? Wiemy, że jest ta inicjatywa rządowa ostatnia budowania muru na granicy z obwodem kaliningradzkim. Oczywiście część ekspertów tutaj już u mnie nawet dworowała sobie, że w takim razie imigranci mogą skoczyć na motorówki i sobie przepłynąć do Polski, bo ten mur nie będzie raczej specjalnie szczelny. No niemniej polski rząd przekonuje, że my musimy być przygotowani właśnie na nasilenie się w najbliższych tygodniach i miesiącach wojny hybrydowej i ze strony Białorusi, i ze strony Federacji Rosyjskiej. Czy pan się zgadza z taką prognozą? Ja zgadzam się z tym, że jest taka możliwość. Natomiast czy to jest możliwość realna, to trzeba by mieć inną nieco wiedzę pochodzącą głównie ze służb. Ja tej wiedzy nie mam. Natomiast teoretycznie, oczywiście są możliwe takie prowokacje, bo po pierwsze, dlatego, że już się zdarzyły ze strony Białorusi,
Po drugie dlatego, że ze strony Rosji to jest też możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny stan relacji polsko-rosyjskich. Natomiast po trzecie, znaczy wskoczą na motorówki czy nie, każdy mur można obejść lub przeskoczyć. Może historycznie trudniej było z murem chińskim, ale to nie będzie mur chiński. Namówię pana do krótkiej oceny tej inicjatywy rządu. Jeszcze raz, jest taka możliwość, w związku z czym, jakby to powiedzieć, dopuszczam możliwość budowy takiego muru. Natomiast, czy to jest potrzebne w tej chwili, tego po prostu nie wiem. Natomiast generalnie, ja nie lubię murów. Lepiej mury obalać, nie uważam ich za skuteczny. Nie uważam ich za skuteczny instrument prowadzenia polityki. Wolałbym na przykład ściślejszą współpracę z odpowiednimi służbami Unii Europejskiej. Być może także ze służbami natowskimi. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się bardzo mocno nad perspektywą użycia taktycznej właściwie broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Wiadomo, to już jest odmieniane przez wszystkie przypadki, że to jest jeden z podstawowych straszaków, którymi jeszcze może dysponować Kreml. Ostatnio amerykański wywiad, o czym pisał The New York Times, o ile się nie mylę, miał informacje dotyczące tego, że na bardzo wysokich szczeblach dowództwa rosyjskiego rozmawiano o użyciu taktycznej broni jądrowej w Ukrainie. Pana zdaniem to zagrożenie cały czas jest na podobnym poziomie, czy ono jednak oddaliło się nieco od czasu naszego ostatniego spotkania? Myślę, że jest cały czas na podobnym poziomie. To znaczy, chociażby o czym świadczy, świadczą te prowokacje w sumie rosyjskie, te zarzuty o rzekomym przygotowywaniu przez Ukraińców brudnej bomby atomowej i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze raz, to pozostaje ciągle w sferze gróźb i zagrożeń, a nie, jakby to powiedzieć, realnego ryzyka. Służby amerykańskie mogą mieć informację o tym, że rozmawiano o ewentualnym użyciu broni nuklearnej gdzieś na wysokich szczeblach wojskowych w Rosji, natomiast nie mają informacji o tym, żeby zmienił się stan gotowości jednostek nuklearnych rosyjskich. Chociaż w przypadku broni taktycznej to jest, powiedzmy sobie, mniejszy problem, znaczy mniej czasu to wymaga. Także zagrożenie, znaczy to zagrożenie, ale w sensie groźby, bo tak naprawdę taktyczna broń nuklearna w arsenale Putina funkcjonuje jako groźba. Nie jako broń, której on użyje jutro, ale jako groźba, która ma przerazić adwersarzy. No tak, bo to już by była sprawa ostateczna tak naprawdę. To już nie ma nic dalej, prawda? Znaczy to by była sprawa ostateczna, następny to byłyby czerwone guziki i Armagedon, ale też, panie doktorze, no to też jest tak, że no dobrze, załóżmy, że Putin chce użyć tej taktycznej broni nuklearnej w Ukrainie. I przepraszam, jakie cele osiągnie poza pokazem siły? Nie ma w Ukrainie miejsc, w których byłyby skoncentrowane jakieś ogromne siły ukraińskie, które z wojskowego punktu widzenia opłacałoby się zaatakować. Atak na pokaz czy atak na infrastrukturę cywilną, no, myślę, że pozbawiłby Putina ostatnich, jeśli nie sojuszników, to państw, którego nie potępiają tak wprost. Na przykład Indii, a może i Chin. A propos brudnej bomby, bo o niej pan wspomniał, wiemy, że Kreml propagandowo próbował przekonywać państwa zachodnie, rozmawiając nawet z ministrami spraw zagranicznych, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, o tym, że właśnie Ukraińcy taką brudną bombę szykują. Wiemy, że w związku z tym Ukraina bardzo szybko postanowiła zaprosić do siebie Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, żeby jej eksperci sprawdzili, czy są chociaż na terenie Ukrainy ślady niezgłoszonej aktywności nuklearnej. No, nie trudno się domyślić, żadnych śladów nie znaleziono, ale ja chciałam wrócić właśnie do tych rozmów. Czy pana zdaniem do nich w ogóle powinno było dojść? Bo nie mieliśmy okazji porozmawiać po tej serii rozmów przeprowadzonych przez Kreml właśnie z przedstawicielami państw zachodnich w sprawie brudnej bomby. Oni, mam na myśli przedstawicieli państw zachodnich, dali przecież Rosjanom dzięki tym rozmowom idealną pożywkę dla propagandy. Czy pana zdaniem w ogóle powinno się rozmawiać z jakimikolwiek przedstawicielami Kremla w tym momencie?
Czy uważa pani redaktor, że nie daliby używki dla propagandy, gdyby demonstracyjnie odmówili rozmów? To by propaganda rosyjska tak samo wykorzystała. No nie, ale jednak to proszę, drodzy rodacy, rozmawia z nami cały świat. Jesteśmy w grze. No to jest zdecydowanie mocniejszy przekaz niż taki, że z nami nie rozmawiają. Dobrze, ale zdolny propagandista powie wówczas, no widzicie, my chcemy dobrze, a ci tacy nie tacy w ogóle nawet nie chcą z nami rozmawiać. Z nimi po prostu nie warto rozmawiać. Ale jeszcze raz, panie redaktor, nie jest grzechem, ani zbrodnią, ani przestępstwem sam fakt rozmowy z przestępcą. Grzechem bądź przestępstwem będzie to, co się przestępcy mówi. I na co mu się pozwala w tej rozmowie. Nie podniecajmy się samym faktem prowadzenia rozmów. One, to jest potem rozgrywane propagandowo, PR-owo, zgadza się. W takim świecie żyjemy. Ale proszę pamiętać, ja jestem wprawdzie emerytowanym, ale dyplomatą. Sensem dyplomacji jest rozmowa i próba przekonywania innych do swoich racji. Więc sam fakt rozmowy, nie, samego faktu rozmów czy rozmowy nie traktujmy jako przestępstwa. Natomiast patrzmy uważnie na to, co się mówi w trakcie takich rozmów. No oczywiście my tego dokładnie nie wiemy, bo to są informacje, których nam opinii publicznej się nie przekazuje, ale to ja zapytam pana tak przewrotnie dość. Co powinni usłyszeć przedstawiciele Kremla od ministrów spraw zagranicznych, chociażby krajów nuklearnych? Że jakakolwiek próba użycia broni taktycznej skończy się katastrofą dla Rosji, wojskową, polityczną, ekonomiczną, każdą, że państwa nuklearne nie będą tolerować takiego zachowania nawet mocarstwa nuklearnego, bo to się obróci przeciwko samej Rosji. I tyle. To teraz słów kilka, jeśli pan pozwoli, o NATO, bo wczoraj w Stambule doszło do dość ważnego spotkania, dziś dojdzie już do jeszcze ważniejszego. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Turcji. No i od tego ministra usłyszał, że Szwecja i Finlandia w dalszym ciągu nie wdrożyły wszystkich części memorandum z Madrytu. To jest dokładny cytat. Stąd wciąż brak tureckiej zgody na ich dołączenie do sojuszu. Dzisiaj z prezydentem Erdoganem Stoltenberg będzie rozmawiał. Uważa pan, że Turcja nadal będzie przeciągać tę sprawę? Przede wszystkim, tak, rzeczywiście to usłyszał Stoltenberg, ale Stoltenberg usłyszał też, że jest postęp, że Turcja zauważa postęp, jeśli chodzi o realizację zobowiązań przyjętych w tym memorandum trójstronnym w trakcie szczytu NATO w Madrycie w czerwcu ubiegłego roku, tego roku, przepraszam, memorandum między Turcją, Szwecją i Finlandią. Więc jesteśmy w drodze, że tak powiem. Można na to spojrzeć z tej perspektywy, z której pani mówi, że Turcja będzie nadal blokować, a można na to spojrzeć z perspektywy takiej, że proces trwa. Czy on doprowadzi do rozwiązań w ciągu kilku tygodni, paru miesięcy, czy dopiero powiedzmy na początku przyszłego roku? Nie wiem. Natomiast na pewno sytuacja jest inna i bliższa rozwiązania niż była miesiąc temu. Inne są w tej chwili komentarze w Turcji wobec nowego rządu w Szwecji. Poza tym, jeśli mówić o stanowisku Turcji, to proszę też pamiętać, że na przykład bodaj wszyscy liderzy opozycji obecnej tureckiej wypowiedzieli się kategorycznie za przystąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO. No tak. A w przyszłym roku w Turcji bodaj w czerwcu są wybory. No tylko Erdogan chyba jest niezagrożony, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże na razie, ale to już jest pieśń przyszłości. Ja poproszę pana o jedną rzecz, bo my już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, ale no ta sytuacja, jak mówimy, przeciąga się. O co gra Turcja? To znaczy, dlaczego tak długo przeciąga tę sytuację? Wiadomo, że Erdogan załatwia swoje interesy, tylko pytanie, jakie interesy konkretnie? Co musi dostać, żeby zgodzić się na rozszerzenie NATO? Przede wszystkim chodzi o Kurdów. Czy nam się to podoba, czy nie, problem kurdyjski jest problemem dla wszystkich Turków, nie tylko dla Erdogana. Mniejsza o to, czy się z tym zgadzać, czy nie, natomiast jest to problem dla Turcji. W związku z czym współpraca przede wszystkim Szwecji w sprawie tureckich postulatów dotyczących nieprzyjmowania uchodźców kurdyjskich, czy wydalania niektórych Kurdów z powrotem do Turcji. To są rzeczy dla Turcji bardzo ważne, tylko że
tak jak ja rozmawiam z przyjaciółmi swoimi tureckimi ekspertami, oni mi mówią, że to wystarczy, jeśli Szwecja i Finlandia, zwłaszcza Szwecja, rozpocznie pewien proces, pokaże wolę dogadania się z Turcją, a te, że ten proces potem będzie trwał, to jest zupełnie inna sprawa. To jest jedna rzecz. Druga to jest, jakby to powiedzieć, odtworzenie współpracy wojskowej między Turcją a USA. Mhm. Turcja poprzez między innymi zakupy rosyjskiego uzbrojenia no nagrabiła sobie, wypadła z programu współpracy wojskowej, wypadła z programu budowy. I teraz chce wrócić. Samolotu F-35. Mhm. Chce wrócić, ale proszę pamiętać, to chodzi też o początek pewnego procesu. Bo to nie chodzi o to, żeby zadeklarować w ciągu miesiąca, dobra, przywracamy wszystko. Nie. Chodzi o to, żeby rozpocząć powrót do współpracy. Na przykład bardzo ważnym dla Turcji postulatem jest zgoda na to, żeby kontynuować w Turcji budowę samolotów F-16. I tam się już zbliża pewien kompromis, ponieważ ze strony no, głównego adwersarza Turcji w NATO, czyli Grecji, popłynęły takie sygnały, że no dobrze, w ostateczności możemy się z tym zgodzić, znaczy możemy nie protestować, jeśli Amerykanie się na to zgodzą, pod warunkiem, że te F-16 nie będą latać nad Morzem Egejskim. Mniejsze o to, czy to jest do zaakceptowania w tej chwili, w takiej formie, czy nie, ale to jest początek rozmowy o możliwym rozwiązaniu. To na koniec jeszcze chciałabym poprosić pana o komentarz do tego, co dzieje się dzisiaj w podwarszawskiej Jabłonnej, dlatego że tam, Jabłonnie, przepraszam, chyba tak to się powinno odmieniać, tam ma odbyć się spotkanie byłych rosyjskich parlamentarzystów, którzy chcą, no tak to się mówi oczywiście w uproszczeniu, przejąć władzę po upadku Putina. Sporo rosyjskich byłych deputowanych ma się tam znaleźć. I teraz pytanie. Czy według pana to jest impreza, w cudzysłowie, o dyskusyjnym charakterze? Powinniśmy jako opinia publiczna także zachować wobec niej ostrożność, czy jak najbardziej wspierać? Bo tam się pojawiają, no, według niektórych ekspertów, dość kontrowersyjne nazwiska, więc trzeba właśnie zachować dystans. Czy według pana jako byłego dyplomaty także? No, wspierać, ale mądrze. To znaczy, jeśli chcą rozmawiać, dyskutować akurat u nas, proszę bardzo. Każda rozmowa, wracając do początków naszej rozmowy, rozmowa nie jest grzechem, dyskusja nie jest przestępstwem. Tylko wspierać trzeba mądrze. Nie można, że tak powiem, ani się w to wtrącać, ani niczego narzucać. Trzeba im umożliwić tę dyskusję i tyle. A jak to może wpłynąć na stosunki polsko-rosyjskie, jeżeli w ogóle o takich stosunkach możemy mówić i czy one w ogóle mogą być gorsze? No sama pani sobie odpowiedziała, mogą być gorsze? Możemy jeszcze wydalić ambasadora i oni mogą wydalić naszego. No o dobrze, właśnie, ale... no dobrze. O dobrze, że pan mi przypomniał ten wątek, bo ja miałam pana o to spytać i zupełnie mi to wyleciało z głowy. Powinniśmy wreszcie wydalić ambasadora Rosji z Polski, czy nie? Po tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące i po jego, nazwę to eufemistycznie, nieprzejednanej postawie. Znaczy, powiem tak, znowu. On reprezentuje rząd, którego działań my absolutnie nie akceptujemy. Mhm. W porządku. Czy to oznacza, że mamy go wydalać? Wtedy utrudniamy sobie już jakiekolwiek, nawet szczątkowe relacje z Rosją. I jest to, powiedziałbym, bardziej akt symboliczny, byłby to bardziej akt taki symboliczno-polityczny niż racjonalny. Teraz zależy to od tego, czego bardziej potrzebujemy. Czy potrzebujemy w danej chwili bardziej symboliki politycznej, czy jednak utrzymania resztek ewentualnego kanału, ewentualnego dialogu w przyszłości. Bardzo dziękuję panie Adamie za to spotkanie. Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego do spraw operacji państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Spokojnego dnia i dużo zdrowia panu życzę. Do zobaczenia. Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego.